Witajcie moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym chciałabym Wam opowiedzieć o kosmetykach firmy Biodermik i gorąco zachęcam Was, abyście zostali ze mną do końca, dlatego że mam dla Was małą niespodziankę. Nie jest tajemnicą, że firma Biodermik swego czasu podejmowała współpracę z blogerkami i vlogerkami i wtedy miałyśmy możliwość przetestowania różnego rodzaju podkładów. I zarówno te podkłady, które dostałam od firmy, jak i te, które kupiłam sobie później, u mnie się nie sprawdziły. Postanowiłam, że kupię sobie kosmetyki z pielęgnacji z tej firmy i zobaczę, jak one się u mnie sprawdzą. Trafiłam jakiś czas temu na jakąś super ekstra wyprzedaż, obniżkę cen, już teraz nie pamiętam co to było, gdzie kupiłam bardzo wiele kosmetyków zarówno dla siebie, jak i dla mojej mamy, jak i dla moich znajomych, dlatego że zarówno opakowania, w których już jest ten kosmetyk, jak i opakowanie, które jest jeszcze dodatkowe, czy kartonikowe, jest na tyle eleganckie, że można było te kosmetyki podarować komuś w prezencie. I chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o kosmetykach, które się u mnie sprawdziły. Pierwszym kosmetykiem, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, jest kosmetyk, którego wcześniej nigdy nie używałam. A z racji tego, że nie mam już 20 lat, to powinnam używać takiej kosmetyki. A mowa tu o kremie do szyi dekoltu z ekstraktem Spero. I jeśli mam być szczera, ja ten krem używałam przede wszystkim tylko i wyłącznie na skórę mojej szyi. Przede wszystkim krem bardzo dobrze nadaje się zarówno na dzień, jak i na noc, dlatego że idealnie się wchłania, nie lepi się, bardzo mocno wygładza tą skórę, a kropką nad i wśród tych idealnych cech dla tego kremu jest jego zapach. Generalnie jeśli chodzi o zapachy kosmetyków firmy Biodermik, moim zdaniem są bardzo eleganckie i powiem szczerze, że mogłabym nazwać te kremy wysokopółkowymi, mimo tego, że kupujemy je za naprawdę niewielkie pieniądze. Kolejnym kosmetykiem, którego bardzo sporadycznie używałam wcześniej, był peeling do rąk z ekstraktem z winogron. Niesamowicie delikatny, z lekko wyczuwalnymi drobinkami. I powiem Wam szczerze, że ja bardzo rzadko używałam tego peelingu do całej dłoni, dlatego że przede wszystkim ten peeling używałam do pielęgnacji skórek wokoło paznokcia, które były idealnie zmiękczone, lekko złuszczone, a jednocześnie bardzo dobrze nawilżone. Jeśli po użyciu tego peelingu nie użyłybyśmy żadnego kremu do rąk, nic by się nie stało, dlatego że ten peeling jednocześnie bardzo dobrze nawilżał skórę naszych dłoni. I zostając przy dłoniach i kremie do rąk z ekstraktem z aloesu, bo jak wiecie albo nie wiecie, ja bardzo rzadko lubię używać kremy do rąk. To są, ręce są jakby ostatnim takim, ostatnią częścią mojego ciała, które jakby najczęściej kremują, może tak. Ponieważ ja nie lubię kremów, rzadko trafiam na takie, które się u mnie sprawdzają, ale tym razem trafiłam na kosmetyk, który sprawdził się u mnie rewelacyjnie i właśnie jest to krem do rąk z ekstraktem z aloesu. Przede wszystkim, zanim powiem o samym kremie, zobaczcie jak wygląda opakowanie. Opakowanie w ogóle nie jest zniszczone, mimo tego, że ten krem bardzo często przebywa w mojej torebce. Jak wiecie, torebki kobiet posiadają ogromną ilość różnego rodzaju innych rzeczy, oczywiście niezbędnych nam do funkcjonowania i one muszą mieszkać w naszej torebce. I to opakowanie w ogóle nie jest ani porysowane, ani nie jest zniszczone, czyli jest dosyć wysokiej jakości, tak bym powiedziała. I krem przede wszystkim, moim zdaniem, nadaje się idealnie na jakieś takie wyjścia z domu. Nie używałam nigdy tego kremu po jakimś tam myciu naczyń, po jakimś sprzątaniu, tylko używam go na przykład jak wychodzę z domu albo gdzieś wychodzę spotkać się ze znajomymi i wtedy wiem, że moje dłonie przepięknie pachną. Krem jest niesamowicie wydajny, bardzo szybko się wchłania, nie zostawia takiej lepkiej powłoki, czego nie cierpię, jeśli chodzi o krem, jeśli chodzi o kremy do rąk. No i tak jak powiedziałam, pachnie cudownie. I teraz, kochani, chciałabym Wam pokazać dwa kosmetyki, które się u mnie nie sprawdziły, mimo tego, że dawałam im sporo szans. Pierwszym z nich jest krem na noc z ekstraktem z oliwek. Krem niesamowicie dobrze nawilżał moją cerę, natomiast ja zauważyłam, że zaczęły mi wyskakiwać jakieś tam pryszcze. I to nie były takie pryszcze, wiecie, które po dwóch dniach on znikał, tylko były to naprawdę bardzo bolące pryszcze. Ale na początku myślałam, że może to jest jakoś tam spowodowane może cyklem, czy po prostu może tam coś mi wyskoczyło. Odstawiłam krem, nic się nie pojawiało. Kiedy wracałam do tego kremu, używając go 2-3-4 dni, znowu się coś tam pojawiało. Niestety, krem bardzo mocno zapychał moją cerę. Pojawiały się niedoskonałości, takie dosyć bolące. I tak jak powiedziałam, mimo tego, że krem świetnie nawilżał, to no to niestety, musiałam go odstawić, bo po prostu no,
Szkoda cery na taki krem. I kolejny kosmetyk, który się u mnie nie sprawdził, jest to peeling do twarzy z ekstraktem z winogron. Konsystencja kremowa. Widzimy na pierwszy rzut oka drobinki, których tak naprawdę na cerze nie czujemy. Nie ma nigdzie na opakowaniu napisane, że jest to peeling enzymatyczny, którego ja bardzo często używam. Użyłam tego peelingu bardzo dużo, podawałam mu bardzo dużo szans, natomiast niestety kompletnie się ten kosmetyk u mnie nie sprawdził, nie dawał żadnych, kompletnie żadnych efektów, nie zauważyłam kompletnie żadnego złuszczania, nawet przy regularnym używaniu. Stąd też, tak powiem szczerze, taki trochę pic na wodę fotomontaż, jeśli chodzi o ten kosmetyk. Kompletnie firma Biodermik się nie postarała. Mimo bardzo delikatnej konsystencji, przy mojej bardzo wrażliwej cerze, no kompletnie ten peeling nie zrobił nic. Kochani, jeśli chodzi o moją opinię na temat kosmetyków firmy Biodermik, to by było wszystko. Ja już dziś gorąco z tego miejsca zapraszam Was do rozdania na moim Instagramie, gdzie będzie do wygrania między innymi ten peeling do dłoni. Dlaczego między innymi? Dlatego, że oprócz tego kosmetyku będą jeszcze inne kosmetyki do wygrania, dlatego też gorąco zachęcam Was do wzięcia udziału właśnie w tym rozdaniu. Napiszcie mi koniecznie, czy znacie te kosmetyki, czy kiedykolwiek ich używaliście. No i co? Serdecznie zapraszam Was do kolejnych moich filmików. Pozdrawiam Was gorąco. Buziaki. Pa, pa.